Cześć. Samochód stojący za mną ma już ponad 40 lat na karku. Oczywiście nie ten egzemplarz, tylko sam model, bo Toyota Camry została zaprezentowana w 1982 roku i od tego czasu sprzedała się w liczbie ponad 21 milionów egzemplarzy. Introducing the new front-wheel drive Toyota Camry. Dzisiaj jestem w Pradze, na prezentacji już 9. generacji i Toyota obiecuje, że zmieniła w tym samochodzie naprawdę sporo rzeczy. Więc pora to sprawdzić. Zapraszam Was na krótką prezentację. Jeśli chodzi o design nowej Camry, to odpowiedzialne jest za to kalifornijskie studio Calty i moim zdaniem najwięcej dzieje się z przodu, bo to tutaj mamy nawiązanie do nowego języka stylistycznego Toyoty poprzez chociażby reflektory w kształcie oczywiście umownej litery C. Natomiast element, który chyba najbardziej jest charakterystyczny dla tego modelu, to ogromny lot na dole zderzaka. Patrząc z boku na Camry, może Wam się wydawać, że skądś ten samochód znacie i dobrze Wam się wydaje, bo tutaj się prawie nic nie zmieniło poza długością. Camry zyskało dodatkowe 3,5 cm, teraz mierzy 492 cm, natomiast spokojnie zyskujecie te 3,5 cm tylko dlatego, że zmieniły się zwisy z przodu i z tyłu. Rozstaw osi pozostał bez zmian, 283 cm długości, tak samo jak bez zmian pozostała jego szerokość, a nie wysokość, 184 cm i 145 cm. Auto ma również przeprojektowane zawieszenie, z przodu zastosowano kolumny McPhersona, a z tyłu podwójne wahacze. Natomiast istotną kwestią jest to, że z tyłu zmieniono sprężyny, stabilizator i amortyzatory. To wszystko ma oczywiście wpływać na komfort i jakość prowadzenia. Z tyłu zmian dużo mniej niż z przodu, natomiast mają być one kontynuacją tego, co widzicie na froncie nowej Camry, czyli znowu tutaj mamy lampy w kształcie umownej litery C i delikatnie przeprojektowano klapę oraz zderzak. Moim zdaniem zmian niewiele, ale odrabiają swoją pracę domową, bo auto po prostu wygląda dużo bardziej świeżo. Jeśli chodzi o bagażnik, to Toyota Camry oferuje Wam 493 litry. Jak na sedana to jest naprawdę niezły wynik i jak na sedana zobaczcie, jaki tu jest duży otwór załadunkowy. No to zasługuje na pochwałę. Natomiast jeśli chodzi o to, co nie zasługuje na pochwałę, to ta blacha tutaj. Tutaj nie ma kompletnie wyciszenia i to trochę nie jest zgodne z tym, co powiedziałem Wam na początku, że Toyota słucha swoich klientów, bo klienci w poprzednim Camry narzekali na jego wyciszenie. No i Toyota powiedziała, że jakby zareagowaliśmy, zmieniliśmy tutaj położenie wycieraczek, podnieśliśmy maskę, wyciszyliśmy słupki, wyciszyliśmy nawet klamki. No ale to nie potwierdza tego lepszego wyciszenia. Natomiast zamiast dywagować, po prostu lepiej to sprawdźmy. Japończycy natomiast podkreślają, że zastosowano tutaj sporo poziomych linii, aby optycznie zwiększyć to wnętrze i rzeczywiście ja tutaj jakiejś ciasnoty nie odczuwam, natomiast ważniejsze jest dla mnie to, że Toyota Camry jest zbudowana z dość fajnych materiałów, bo na górze macie miękki materiał, tu macie miękki materiał, tu dopiero zaczyna się twardy, ale on fakturą jest prawie identyczny jak ten miękki, więc kompletnie to nie przeszkadza, a przy tym jest miły w dotyku. To, co mi przeszkadza, to Piano Black tutaj, który jest po prostu złym rozwiązaniem, bo ciągle będzie Wam się rysowało i po jakimś czasie to po prostu będzie źle wyglądać. Wnętrze to projekt, który w niewielkim, choć zauważalnym stopniu nawiązuje do poprzednika, bo od razu poznacie, w jakim samochodzie siedzicie. Tak jak w poprzedniku, znowu mamy tutaj wystający tablet, ale w tym przypadku jest to ekran o przekątnej aż 12,3 cala. Dlatego warto zaznaczyć, że w Camry znajdziecie najnowszy system Toyoty, który posiłkuje się danymi z chmury i który, jeśli chodzi o jakość obrazów i szybkość działania, to zasługuje na pochwałę. Natomiast jeśli chodzi o wygląd, to niestety nagana, bo jest bardzo nudny. Jeśli chodzi o tylną kanapę, no to tutaj naprawdę nie ma na co narzekać. Fotel przede mną ustawiony jest pode mnie. Ja przypominam, mam 183 cm wzrostu. No i zobaczcie, na stopy mnóstwo miejsca, przed kolanami mnóstwo miejsca, nad głową mnóstwo miejsca. Natomiast jeśli chodzi o udogodnienia, no to macie tutaj najciekawszą rzecz, czyli podłokietnik z możliwością sterowania wszystkim łącznie z elektryczną roletką tylnej szyby. Natomiast od razu zaznaczam, ten element to jest dodatek w najmocniejszej wersji Camry. Natomiast co poza tym otrzymacie? Otrzymacie dwa uchwyty na kubki
I może wy wiecie, jak to się otwiera. Ja próbowałem znaleźć, o ile w ogóle to się otwiera. Wygląda, jakby się miało otworzyć, ale nie mam pojęcia, gdzie jest do tego przycisk. Jeśli wy o tym wiecie, to dajcie znać w komentarzu. Natomiast co tu jeszcze znajdziecie? Znajdziecie dwie kieszenie za fotelami, dwa porty USB-C, oczywiście nawiewy i kieszenie w drzwiach oraz roletki w bocznych szybach, które są wbudowane w drzwiach. Więc myślę, że jest całkiem, całkiem przyjemnie. Niestety nie mam ze sobą sonometra, więc nie opowiem Wam, jakie dokładnie jest wyciszenie w nowym Camry. Mogę Wam tylko powiedzieć o swoich odczuciach z perspektywy tego typu samochodu, bo też nie odniosę się do poprzednika, bo poprzednia Camry miała premierę w 2018 roku. To było dawno temu, ja dawno nie jeździłem tym samochodem, więc nie będę Wam mydlił oczu, że tutaj jest dużo ciszej. Natomiast z perspektywy tego, jaka jest nowa Camry w odniesieniu do konkurencji aktualnej na rynku, jest całkiem nieźle, bo rzeczywiście przy prędkościach autostradowych, no dobra, może nie autostradowych, ja teraz jadę 100 km na godzinę, ale przy takich prędkościach na drodze szybkiego ruchu nie jest źle. Ja nie muszę do Was krzyczeć. Oczywiście jak wciśnięcie mocno pedał gazu, to usłyszycie silnik spalinowy, no i skrzynię ECVT, więc nadal niestety będziecie się czuli trochę jak w odkurzaczu. Właśnie wjechałem na autostradę i jadę w tym momencie z prędkością 140 na godzinę i pomimo tego, że Toyota deklarowała, że ma tutaj dodatkowe uszczelki w tym słupkach, to ja tutaj ciągle słyszę jakiś dziwny szum. Nadal coś tutaj wpada, nadal coś tutaj słychać, więc to dodatkowe wyciszenie niestety przy tych wyższych prędkościach no nadal nie jest wystarczające. Ale zacznijmy od początku. Pod maską pracuje tutaj czterocylindrowy, 16-zaworowy silnik o pojemności 2,5 litra. I to jest pojemność, którą aktualnie na rynku spotkacie rzadziej niż, nie wiem, bociana w Polsce w zimie. Brawo dla Toyoty. Oczywiście ten silnik współpracuje z silnikiem elektrycznym i łączna moc całego układu wzrosła z 218 koni do 230 koni, czyli o około 6%. I to przekłada się również na przyspieszenie do 100 km na godzinę, bo teraz Toyota Camry nie przyspiesza w 8,3 sekundy, a w 7,2 sekundy. Ponad sekunda różnicy? Wow. I trzeba przyznać, że Camry naprawdę nieźle sobie radzi z wszelkiego rodzaju nierównościami, aczkolwiek ja wyjeżdżałem z hotelu po takiej bardzo niewdzięcznej drodze, która miała duże dziury i poprzeczne nierówności. Coś, czego samochody nienawidzą i tutaj niestety to zadanie przerosło Camry. Czuć było, że ona w pewnych sytuacjach dobija i jest dość głośno, natomiast to była mocno wymagająca sytuacja, więc uważam, że w 95-97% to zawieszenie da sobie radę, bo jest naprawdę przyjemnie, komfortowo i przede wszystkim wygodnie. I to jest plus, ale jeszcze większym plusem moim zdaniem jest to, że Camry zachowało ten kompromis między prowadzeniem a komfortem. Tutaj jak będziecie wchodzić dynamicznie w zakręt, to nie będziecie czuli, że prowadzicie ponton, ale też nie będziecie znowu na nierównościach czuli, że macie doświadczenie z samochodem sztywno zawieszonym. Jest zachowany bardzo fajny kompromis i to się w Camry ceni. Warto wspomnieć o zużyciu paliwa, bo przez to, że mamy tutaj hybrydę piątej generacji, mamy nowy falownik, nowy silnik elektryczny, nową skrzynię planetarną, to Toyota deklaruje zużycie w Camry na poziomie 4,8 litra na 100 km. Oczywiście na razie musimy wierzyć na słowo, bo dopiero jak ten samochód przyjedzie do redakcji, to będę mógł sprawdzić, ile realnie zużywa tego paliwa. Aczkolwiek, jeśli się okaże, że rzeczywiście kręcimy się wokół tego deklarowanego wyniku, to to jest bardzo dobra wartość, bo biorąc pod uwagę, z jak dużym samochodem mamy do czynienia, z jak dużym silnikiem mamy do czynienia, 5 litrów, niecałe 5 litrów, trzymam kciuki.
Trzymam kciuki, bo znam hybrydy Toyoty i wiem, że one naprawdę potrafią niewiele paliwa zużywać. Dlatego, że sama hybryda bardzo chętnie korzysta ze silnika elektrycznego, więc kiedy tylko może, to wykorzystuje prąd, a nie silnik spalinowy. No jestem tego bardzo ciekawy, ale tak jak Wam wspomniałem, ten samochód musi przyjechać do naszej redakcji, żebyśmy to zweryfikowali. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o systemach bezpieczeństwa, które otrzymujecie w Toyocie Camry, bo jest ich w standardzie naprawdę sporo. O bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów w nowej Camry dba Toyota T-Mate z najnowszą generacją Toyota Safety Sense, która ma rozszerzone i dodatkowe funkcje oraz korzysta z nowego radaru i kamery. Auto rozpoznaje większą liczbę potencjalnych zagrożeń i pomaga uniknąć kolizji w większej liczbie scenariuszy, a także stale monitoruje, czy kierowca jest skupiony na prowadzeniu. I szczerze powiem, że ta ostatnia rzecz potrafi denerwować, bo auto ciągle zwraca Wam uwagę. A gdy już jesteśmy na autostradzie, to sprawdźmy jeszcze asystenta wspomagania pasa ruchu i aktywny tempomat. Jak widzicie, zabrałem nogi z pedału, zabrałem ręce z kierownicy i zobaczmy, co się będzie działo. Na razie samochód bardzo przyjemnie utrzymuje odległość za samochodem przede mną, natomiast już krzyczy, abym przejął kierowanie. Już jest sygnał dźwiękowy. Coraz częstszy. Natomiast auto jeszcze nadal jedzie. I co najważniejsze, bardzo fajnie utrzymuje się w pasie ruchu. Nie ma żadnego odbijania. O, dobra. Wkrótce nastąpi zatrzymanie się, więc nie będę tego robił, żeby nie straszyć innych kierowców. Natomiast bardzo fajnie samochód utrzymywał się między pasami. To jest duży plus dla Camry i duży plus dla tego systemu, bo niektóre mają tak, że po prostu jakby działają jak piłka odbijająca się od ścian. A tutaj równiutko w pasie ten samochód się utrzymywał, równiutko utrzymywał prędkość. Bardzo ładnie. Na koniec warto wspomnieć o tym, co pewnie interesuje Was najbardziej, czyli o cenach i wersjach wyposażenia. Zniknęła jedna wersja wyposażenia o nazwie Executive VIP. Teraz macie do wyboru wersję Comfort, Comfort Business, Prestige lub Executive. Natomiast jeśli chodzi o ceny, to one wzrosły od 2 do 4 tysięcy złotych. Więc biorąc pod uwagę ogólnie panujące trendy i wszechobecną drożyznę europejskich samochodów, to podwyżka ceny o 4 tysiące w najbogatszej wersji wygląda dość ciekawie. Natomiast do konkretów. Camry rozpoczyna się od kwoty 185 900 zł na 225 900 zł kończąc. Natomiast to są ceny katalogowe. Toyota od wielu lat do swoich hybryd ma promocję o nazwie Eco Bonus. I to sprawia, że tak naprawdę realna cena Camry to w podstawie 172 400 zł, natomiast najdroższa wersja to wydatek rzędu 209 500 zł. Z danych, które otrzymaliśmy od Toyoty, wynika, że lubicie Toyotę Camry, bo dostaliśmy ją jako jeden z 3 krajów w Europie. Natomiast dajcie znać, co sądzicie o najnowszym jej wcieleniu. Jeśli Wam się podobał, czekam na Wasze komentarze. Jeśli Wam się nie podobał, również to napiszcie. A jeśli Wam się podobał ten film, to zostawcie łapkę w górę, bo to dla nas piekielnie ważne. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych testach. Cześć!